uwaga, proktolog, nie, prolog, ale też przed, proktolog, no, prolog, teraz. Historia, którą dzisiaj opowiemy, wydarzyła się zanim jeszcze wypłynęliśmy na przejście Pacyfiku, na kotwicowisku w La Cruz, w momencie, kiedy podnosiliśmy kotwicę, żeby wypłynąć na ten rzeczony Pacyfik. Dzień dobry! Ze środka Pacyfiku, który rączo przemierzamy naszym psem! Pitu, pitu, skok, pitu. Dawno nie mówiliśmy do tych włochatych przyjaciół. Cici, czongów. O, dzisiaj, Marcin, dzisiaj jest fantastyczny dzień, bo chciałabym z tobą porozmawiać na temat planowania lub też braku sensu planowania w życiu żeglarskim. Dzisiaj świetny przykład, próbowaliśmy z rana wypłynąć, wstaliśmy o świcie, wyczyściliśmy łódkę, próbowaliśmy opuścić kotwicowisko, żeby popłynąć na ostatnie czyszczenie do mariny, nabrać wody, wyczyścić łódkę, bo tutaj trochę syfu jest w powietrzu, nie było deszczu dawno, więc tu bardzo się kurzy. I jak to mówią, dupa i dupiści. No... Jejku, co ja mam powiedzieć na ten temat? Spędziłem godzinę czyszcząc kadłub, nawet wyczyściłem kil. Brawo. Później wyszedłem grzecznie, ładnie z wody, umyłem się z krewetek, zostały... Potwornych ilości krewetek. Sprawdziłem uszy, czy mi żadne kraby nie wchodzą w otwory i schowałem sprzęt do nurkowania i odpaliłem silnik i wyciągamy kotwicę i nie idzie. I się zablokowała. I ani w te, ani... No nie, w te i w tam. W jedną stronę szła, w drugą nie bardzo. Łańcuch naprężony jak struna. Utknęliśmy. Próbowaliśmy pojeździć, bo myśleliśmy, że to jakiś kawałek... kamień albo jakaś rafa może. Ale niestety się okazało, że się skończyło tym, że Marcin musiał z powrotem sprzęt załadować nurkowy i wejść do wody. Przy czym schodząc na dół się okazało, że jesteśmy zawinięci w... kilka starych łańcuchów, mooringów, węzeł wielkości metra do półtora. Nie, no udało mi się... Ty musisz powiedzieć, bo ja tego nie widziałam. Co ja no to będę mi mówić? Nie przerywaj w takim razie. Będę zbierał myśli. To zbieraj. Po hiperwentylacji. No, więc jesteśmy za plątani w dwie grube liny. Grube to znaczy takie jak moje przedramię. Albo jak udo niemowlaka. Do tego jest duży łańcuch, co najmniej ja wiem. Z 15, 16. Auć. I do tego jest mały łańcuszek taki, nie wiem po co ten mały łańcuszek jest taki trochę jak ten, jak raperzy sobie noszą na szyi. Może jakiś raper tam jest przyczepiony do tego. Nie widziałem. Słuchaj, może to jest jakieś mafijne miejsce tych. Też nie widziałem. Lepiej, żebyś nie widział. Ale dziękuję, to mi pomoże, jak będę drugi raz tam schodził pod wodę, wiesz? Wizja Dextera. Ja nie oglądam nigdy Dextera, więc nad nim. A ja oglądałem. Teraz się nie da tego nie dobejrzeć. Odbejrzeć. Odobejrzeć się nie da. No, problem z tym ci, jest kochanie. Taki, że w międzyczasie z tej ciszy porannej, która zwykle trwa gdzieś do godziny 10-11, rozwiało się wiatry termiczne, czyli bardzo silna bryza, która tutaj nas atakuje. A z bryzą przychodzi bardzo przykra fala, która praktycznie odcina nas od możliwości próbowania dzisiaj. No zobaczymy. Oprócz tego siedzimy w brązowej wodzie, brązowo-czerwonej, pod tytułem Red Tide, który nie zachęca do tego, żeby tam wchodzić ponownie. No, jeżeli takie warunki będą panowały dzisiaj do końca dnia, no to musimy przeczekać i... Uwaga, uwaga, słowo na niedzielę. Autopromocja. Jeżeli podoba wam się to, co robimy, możecie nam pomóc. Komentujcie na Facebooku, na Instagramie, lajkujcie, udostępniajcie, niech idzie pod strzechy. A jeżeli macie możliwość dorzucić kilka złotych, zostańcie naszym patronem lub też matroną na patronite.pl, bo nie ma jeszcze matronite.pl. W opisie każdego odcinka znajdziecie informacje, jak to zrobić. Koniec autopromocji. Bum. Cóż... Nic z tego, że zaplanowaliśmy, nic z tego, że mieliśmy pojechać dzisiaj, marina zabukowana, mieliśmy zrobić dzisiaj i zakupy, i mieliśmy dzisiaj na imprezę pójść, w basenie się wytaplać i w ogóle, ach, no mieliśmy się potraktować po królewsku, stojąc pod prysznicem co najmniej 15 minut. Nic z tego. Mało tego, od kilku dni ten czerwony przypływ nas tu atakuje i wody nie możemy robić za bardzo, więc mamy ostatnie 20 litrów.
Przy czym mówię o tych ostatnich 20 litrach dzisiaj od samego rana. Marcin, dwa prysznice już wziąłeś, więc myślę, że może być koło 10. No mówię, trzeba pojechać do mariny, nabrać wody w baniaki, przywieźć i tyle. Ale tak to jest z tym planowaniem w tym życiu nauce, że nie działa, po prostu nie działa. No choćbyśmy nie wiem jak chcieli, to pewnych rzeczy nie przewidzisz i się nie da. No, człowiek sobie myśli, że może wypłynąć sobie któregoś dnia, ale się okazuje, że pogoda nie sprzyja i dupa, i się czeka. Albo tak jak my czekamy teraz na przesyłkę ze Stanów, która idzie już od ilu? 2 miesięcy? No ale już jest termin na środę. Już ma przyjść w środę, dlatego tacy byliśmy podekscytowani, że możemy już finalnie się wyczyścić i być gotowi do drogi w ciągu najbliższych 4-5 dni. Ja myślę, że wypłyniemy na majówkę gdzieś tak w tych rejonach. Ja myślę, że w sobotę, w niedzielę wypłyniemy za tydzień, że to jest realna szansa. Natomiast, no mówię, planowanie nie działa i ludzie bardzo, bardzo tego nie potrafią zrozumieć, ludzie z lądu. Dlaczego nam nie wychodzi? I często mówią do nas, że może źle planujemy, albo może, że oni by to zrobili lepiej. Boże, ile razy słyszeliśmy, że oni by nam to wszystko tutaj poukładali, przy czym przyjeżdżają i mówią, aha, o, no tak, no fakt, że się nie da. No, no nie da się. Myślę, mi się takie rzuciło porównanie do głowy, że wychodzisz do pracy rano, wsiadasz do samochodu, a tam się okazuje, że nie masz jednej, nie złapałeś jednej gumy, ale złapałeś 4. I jeszcze sąsiad cię zastawił. Ciężarówką. Ciężarówką. No nie da się, no po prostu się nie da. No, także nasz przyjaciel, który tutaj z nami się szykuje, żeby przepłynąć ten Pacyfik, też poumawiał się ze znajomymi, że będzie w Europie, będzie z nimi pływał, no, przy czym wypłynął za róg, tutaj złamał bom i nie da się, po prostu pewnych rzeczy ani nie przewidzisz, ani nie zaplanujesz lepiej. No, no, niestety, takie życie w takich warunkach. Także czasem jest to kupa śmiechu, czasem kupa frustracji. Dzisiaj akurat jest potworne zmęczenie. Myślę, że jeżeli nam się to uda zrobić dzisiaj, to nie będzie frustracji, ale jak będziemy musieli to robić jutro i kto wie jeszcze jak długo. Nie, właśnie jakoś ja jestem... Nie odczuwasz frustracji? Jestem jakoś bardzo daleki od frustracji. Ja się trochę głupawo, ale się nastawiłam trochę na tą imprezę i na ten prysznic ciepły ja dzisiaj. Ja też, no dzisiaj tym spowodowałaś, że wszedłem do wody i mi się w sumie bardzo dobrze czyściło dzisiaj. Tak jak Kasi powiedziałem, jak wyszedłem po czyszczeniu kadłuba, to był pierwszy raz chyba od 2 czy 3 lat, kiedy nie miałem morderczych myśli czyszcząc kadłub, nie? Tylko przepraszałem, że eksmituję i tak. Mówiłeś przepraszam? Eksmituję. Przepraszam? Eksmituję. Dobra, przepraszam. Przepraszam. Bo wcześniej to było chrztagincie. Chrztagincie. Marcin mówi o kreaturach, czyli stworzonkach morskich. Pozdrawiamy. Dzisiaj już więcej nie powiemy. Pa! Pa! Uwaga, epilog. A epilogiem jest to, że udało nam się wyplątać naszego doga z tego węzła gordyjskiego. Natomiast zajęło nam to jeszcze 2 dni, w sumie 4 nurkowania. Nurkować można było tylko rano, mniej więcej od 9 do godziny 11. Spędziłem pod wodą na każde nurkowanie około godziny 20 minut, piłując łańcuchy, piłując liny, odgrzebując naszą kotwicę z tego węzła. Ostatniego dnia pomagał mi Simon, który specjalnie przypłynął z Robertem na Seahorse, żeby ze mną zanurkować, żeby ktoś mi mógł wesprzeć duchowo i fizycznie pod wodą. Tutaj też bym chciał bardzo podziękować Łukaszkowi i Marcie, którzy nauczyli mnie nurkować z sajdem i nauczyli mnie zabierać więcej niż 1 butlę pod wodę. W sumie nurkowałem z 3 butlami, miałem tam zapas powietrza. Dziękuję Wam bardzo. Pies się uwolnił, my podopłynęliśmy do mariny, wzięliśmy ten długi prysznic, posiedzieliśmy na basenie, a później popłynęliśmy na Pacyfik, no ale to już wiecie. No, to w końcu padło.